Hej, witaj w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o procesie rekrutacji, a dokładniej o poszukiwaniu skutecznej pracy. Zauważyłem na rynku HR-owym, gdzie firmy, korporacje, organizacje mają olbrzymi problem z zatrudnieniem pracowników, ale także pracownicy mają olbrzymi problem z tym, żeby znaleźć dla siebie odpowiednią pracę. I dzisiaj chciałbym się podzielić z Tobą moimi sposobami, metodami, które u mnie zadziałały, dzięki którym znalazłem fajną pracę, fajne prace w organizacjach. Możesz sprawdzić u mnie na profilu, gdzie pracowałem. To były największe korporacje polskie, europejskie, nawet zagraniczne. I słuchaj, chciałbym podzielić ten odcinek, tą rozmowę na dwie części. W pierwszej kolejności chciałbym skupić się na takich darmowych narzędziach, bo że one są długotrwałe, ale możesz wybrać odpowiednio opcję dla siebie, a druga jest to opcja płatna, ale za chwilkę wszystko Ci wyjaśnię. Więc słuchaj, jeżeli jesteś na studiach, w szkole, na uczelni, możesz zastosować, wykorzystać biura karier, które masz na uczelni. Wiem, że na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują biura karier dla studentów, więc jeżeli nie wiesz, jak stworzyć idealne CV, możesz oczywiście szukać w internecie informacji na ten temat. Są one różne, są też zbieżne informacje, jest masę reklam, masę informacji, które możesz skorzystać, ale ja rekomenduję Ci, abyś wybrał się do takiego biura karier. Jeżeli studiujesz na UW, na krakowskim Przedmieściu, są super panie, które pomogą Ci w napisaniu CV, powiedzą na co zwrócić uwagę i możesz także przetestować sobie taką rozmowę, umówić się na konkretny termin i z paniami, jedna jest chyba psychologiem, druga jest doradcą zawodowym, możecie odbyć sobie taką testową rozmowę. W drugim przypadku możesz także porozmawiać po angielsku. Możecie umówić się na umówić konkretną datę i porozmawiać w języku obcym, żeby sprawdzić, jaki jest Twój poziom angielskiego. Bo oczywiście możesz odbyć konkretny kurs, zdobyć certyfikat, ale warto też przetestować sobie to przed rozmową kwalifikacyjną. Więc słuchaj, pierwsza opcja darmowa. Możesz skorzystać z biura karier, targi pracy. Możesz się wybrać na wybraną konferencję i porozmawiać z doradcą zawodowym. Zrobią Ci za darmo zdjęcie, napiszą za Ciebie CV. Słuchaj, to już masz załatwione. Druga opcja, jak znaleźć pracę. Pierwsza jest taka dosyć czasochłonna, czyli musisz odpalić portal pracuj.pl, praca.lx.gumtree i szukać odpowiednich ogłoszeń. Ja rekomenduję Ci działanie takie długofalowe. No słuchaj, jeżeli wyślesz jedno albo dwa CV, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś się do Ciebie odezwie. Jeżeli pracujesz w sprzedaży, marketingu, IT, w produkcji, to co ja robiłem, wyślij, zastanów się, gdzie chciałbyś pracować, ile chciałbyś zarabiać, ustal sobie konkretną kwotę. I to co ja robiłem, prosta sprawa, wysyłałem 50 CV dziennie. Ustaliłem sobie termin 3-tygodniowy miesięczny i codziennie wieczorem wysyłałem 50 CV do pracodawców i codziennie odbywałem spotkania rekrutacyjne. Chciałem, żeby mój tak zwany lejek wysyłanych ofert pracy, przełożyłem to ze sprzedaży i marketingu, był jak największy, żebym w przyszłości, w tym okresie 3-tygodniowym, miał dużo większe prawdopodobieństwo znalezienia pracy, odbycia konkretnych spotkań, więc codziennie odbywałem przynajmniej jedno spotkanie rekrutacyjne. I po okresie 3-tygodniowym otrzymałem dwie super oferty pracy. Jedna była to bardzo duża korporacja. Zgodzili się na moje warunki, druga była to mniejsza organizacja, wybrałem tą drugą opcję. Okej, mamy tutaj darmowe narzędzia, więc to podsumuję, czyli konferencje, szkolenia, targi pracy. Tam możesz porozmawiać z pracodawcami, pomogą Ci w napisaniu CV, a także zrobią Ci darmowe zdjęcie. Kolejną darmową opcją masz właśnie wysyłanie CV, 50 CV dziennie, wieczorem przez okres 2-3 tygodni zagwarantuje Ci to, że będziesz miał
dla siebie fajną pracę, ale no właśnie, ktoś teraz może zapytać, okej, znajdę fajną pracę, no ale coś przed tym muszę zrobić, no. Słuchaj, musisz nabyć odpowiednie kompetencje, umiejętności. To też odbywa się na dwóch płaszczyznach aspektach, czyli darmowej i płatnej. Słuchaj, masz książki, artykuły, wiedzę freakową w internecie, masz YouTube'a, praktycy biznesu, sprzedaży, teraz dzielą się wiedzą. Przyszedł taki trend z zachodu, aby dzielić się swoją edukacją, swoją wiedzą w internecie, więc wszystkie artykuły na temat sprzedaży, marketingu, IT. Teraz możesz zostać programistą, ucząc się tylko na YouTubie. Okej, znowu też ktoś może powiedzieć, no ale okej, książki, za książki trzeba zapłacić. No nie, słuchaj, masz biblioteki ogólnodostępne, jeżeli mieszkasz w Warszawie, masz Bibliotekę Narodową, masz biblioteki publiczne. Ja rekomenduję Narodową, ponieważ tam występują wszystkie sygnatury i wszystkie książki, które są nowo wydane. Tam możesz je znaleźć i przeczytaj za darmo. Przyjdź o godzinie 8, siedzi 7-8 godzin i masz przeczytane na przykład dwie książki. Robić to przez kilka dni, przez 2-3 tygodnie i jesteś do przodu X, Y, Z edukacji, wiedzy więcej niż inni kandydaci. Więc okej, edukację darmową mamy załatwioną. Jeżeli chodzi o płatną edukację, możesz korzystać z konferencji, szkoleń, praktyków biznesu, czy też osób, które specjalizują się w określonej organizacji. Ja zajmuję się sprzedażą, więc wykorzystywałem spotkania biznesowe, klub przedsiębiorczości, kluby, konferencje związane ze sprzedażą, Sales Angels, ale także spotkania organizowane przez SGH, przez ich organizację. Okej, a jeśli chciałbyś skorzystać, czy też wybrać swoją ofertę pracy w tej drugiej płaszczyźnie, w tej drugiej opcji, czy takiej płatnej, o której wspomniałem, możesz wybrać się na konferencję szkolenia prezesów zarządu, dyrektorów, czy też osób, które są praktykami biznesu. Możesz wybrać sobie konkretną organizację, sprawdzić w internecie, kto jest prezesem zarządu, dyrektorem, menadżerem i sprawdzić, czy przypadkiem on nie robi jakichś spotkań dla studentów, nie jest prelegentem na jakimś spotkaniu konferencji i po prostu po takim spotkaniu podejść do niego. Jeśli jesteś studentem, masz krótszą drogę, bo masz więcej drzwi otwartych. Ja zauważyłem, że takie osoby, praktycy biznesu, menadżerowie, dyrektorzy są bardzo otwarci właśnie na studentów, więc warto do niego podejść, porozmawiać, powiedzieć, że jesteś studentem, uczysz się, poszukujesz nowej wiedzy, bardzo dobrze się go słuchał, pozyskałeś super informacje i możesz zapytać, czy akurat w tym momencie nie prowadzą procesów rekrutacyjnych, czy też nie poszukują osób do pracy właśnie w tej organizacji. Masz prostą sprawę, zapłacisz za to 10, 20, maksymalnie 50, 100 zł. W zależności tylko musisz zrobić bardzo dobry research, określić sobie konkretnie, gdzie chcesz pracować, w jakiej organizacji, w jakim dziale i wtedy masz bezpośredni kontakt właśnie z osobą decyzyjną. Więc słuchaj, jeżeli chcesz znaleźć dobrą, świetną pracę, podałem Ci dwie płaszczyzny, darmową i płatną. Słuchaj, dobry research, wiedza, umiejętności dostępne w bibliotece, w internecie, artykuły, blogi, praktyków biznesu, menadżerów, dyrektorów. Załóż sobie profil na LinkedInie, możesz do nich napisać. Druga opcja, płatna, gdzie trzeba zapłacić za konferencję, szkolenie, ale masz bezpośredni kontakt z osobą decyzyjną w tej organizacji. Słuchaj, jeżeli ta wiedza była dla Ciebie przydatna, podałem Ci tutaj takie dwie opcje, opcję darmową, a także taką kwestię płatną. Przetestuj, sprawdź sobie, jak to u Ciebie wygląda. Wiadomo, że każdy stosuje inną strategię, każdy w inny sposób poszukuje pracy. Ja podałem swój sposób, który u mnie zadziałał. Najprostsza metoda, sprawdź u siebie, przetestuj, zobacz, czy to będzie u Ciebie działało. Ja zauważyłem u siebie, że
w sposób fajny mi to wyszło, znalazłem super pracę. Kierowałem się właśnie tutaj takimi krokami step by step, krok po kroku. Przetestuj, sprawdź, napisz do mnie, powiedz jak u Ciebie to wyszło. Jestem bardzo ciekawy efektu, który u Ciebie wystąpi. A jeśli będziesz miał jakieś pytania związane z rekrutacją, z pracą, może potrzebujesz doradztwa zawodowego, napisz do mnie wiadomość i bardzo chętnie się z Tobą podzielę wiedzą, czy też Ci pomogę w określonej sytuacji. A jeżeli podobał Ci się materiał, to napisz komentarz, daj łapkę w górę, możesz udostępnić to dalej, przekazać znajomym. A ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za to, że poświęciłeś mi kilka minut ze swojego życia, bo mogłeś oglądać seriale, filmy. To fajnie, że chcesz się rozwijać, edukować dalej. No i cóż, zapraszam Cię do kolejnych materiałów, sprawdź moje social media. No i cóż, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia, hej!